Mateusze. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam odcinek co myślę o MMA Rataja oraz też opinię moją o Rataja Medic. Nie przedłużając, przechodzimy dalej. O tak zwanym Rataja MMA było już bardzo głośno w kwietniu tak naprawdę, ale teraz zaczął się totalny rozkwit, teraz każdy o tym gada. Mamy już 5 osób, bo niestety jedna odeszła, ale i tak mamy 2 pełne na razie rywalizacje, w której biorę też ja pod pseudonimem Tymonix, ale niestety nie mam jeszcze rywala. Jestem w grupie trzeciej. Jak ktoś jest ciekawy, to będzie transmisja, no i będzie można sobie obejrzeć. A teraz przechodzimy do tytułu odcinka. Po pierwsze, co myślę o tak zwanym Rataja Medic? No, gdzieś tak ostatnio, o, jak widzicie, jak ja to ten, tak jakby nagrywam, jeden dzień temu, Lukas, który kryje się pod Rataja MMA nazwą, tutaj akurat, bo stworzył oddzielne konto, no, stworzył współpracę z medycyną. Dokładnie niezbyt rozumiem, o co z tym chodzi. Ale on mi powiedział, że skoro idę na ratownika, to może bym coś zrobił w stylu, no ale ja idę na ratownika wodnego. To jest pierwszy, a drugie to to, że jadę dopiero po MMA. Więc tak naprawdę no na gówno się tam zdam, tak szczerze powiem. Jedyne co możemy ten zrobić, to tylko wziąć ten gazę, jakiś bandaż, czy wodę utlenioną, albo jakieś tanie perfum. Dobra, co myślę teraz o samym Marataj? Myślę, że byłby to dobry pomysł, ponieważ ze względu na to, że mistrzostwa MMA, czy tam wrestlinga, jak to woli, miało się odbyć już w lutym rok temu. Oczywiście zostały odwołane, bo nikt nie przyszedł. Bo szczerze, no, nie miało szans wyjść, była kiepska pogoda, było to, bo to też się nie dziwię zbytnio. Ale przechodząc do tego MMA. Jak widzicie, pierwszy wywiad będzie face to face, czy coś, co mnie rozwala totalnie. Według mnie to jest, no, ogólnie potrzebne w MMA z jakichś powodów. Jestem jeszcze nowicjuszem, więc nie wróć się do mnie. Ale to jest trochę śmieszne, jak na przykład na taki Gracjan wam przyjdzie naprzeciwko. Tak śmiesznie wygląda, no dobra. Ale przechodząc dalej, co ja myślę o MMA? No jest to świetny pomysł. No może nie świetny, ale bardzo dobry. Na pewno będzie jedna z, no po prostu najlepszych mistrzostw. Po prostu, no bo co? No, każdy czeka na to, Rataja MMA już długo dosyć. No to czemu by miało się nie udać? No, nie udać się może tylko wtedy, gdy przyjdzie za mało osób, albo ktoś przed turniejem zrezygnuje. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. A jak widzicie, Rataja MMA oceniam dobrze. A Rataja Medic jeszcze będziemy dopracowywać. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Cześć.